Cześć, siemanko, ja jestem Przemek i w związku z tym, że ostatni odcinek na temat 5 rzeczy, które robi każdy silver w CSGO, pobił parę rekordów, ponad 5000 łapek w górę, 5000 komentarzy i ponad 80000 wyświetleń. Jestem pod wielkim wrażeniem i ogromnie wam za to dziękuję. W związku z tym postanowiłem specjalnie dla was nagrać kolejną, drugą część odcinka, więc jedziemy z kolejnymi 5 rzeczami, które robi każdy silver w CSGO. Z góry chciałbym podkreślić, że materiał nie ma na celu obrazić osób, które mają tę rangę. Tradycyjnie, tak jak w poprzednim odcinku, macie do wygrania takiego fajnego kałaszka o nazwie Mglisty Front. Zasady będą proste i takie same jak w poprzedniej części. Po przeczytaniu każdego punktu napiszcie, czy daną rzecz robiliście, czy nie. Dlatego proponuję napisać sobie numerki od 1 do 5 i po każdej przedstawionej przeze mnie rzeczy pisać tak lub nie. Dodatkowo, aby być branymi pod uwagę, musicie zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Zaczynamy. CaseDrop.eu. Wejdź w pierwszy link w opisie lub wpisz tutaj mój kod, dzięki któremu będziesz mógł otworzyć darmową skrzynkę. Co więcej, codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 25 zł dziennie i więcej. Wbijaj w link w opisie i otwieraj darmowe skrzynki. Polecam. Pierwszą rzeczą, którą często robią silvery, jest po prostu zapominanie o kupnie defuza. Przyznam się wam szczerze, że na początku mojej przygody z CS-em sam czasami zapominałem o tej ważnej rzeczy po stronie antyterrorystów. Dlaczego ważnej? Ponieważ jak wiecie, skraca on zdecydowanie czas rozbrojenia bomby. Z 10 do 5 sekund. A z czego bierze się ten błąd? Po prostu z przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś przed rozpoczęciem walki o rangę w meczach turniejowych grał dużo na przykład uproszczonych, to tam zestaw do rozbrajania kupuje się sam automatycznie. Pod dwójką mamy już coś naprawdę absurdalnego. Na pewno nieraz spotkaliście kogoś, kto zamiast na słuchawkach grał na głośnikach. Coraz ciężej jest znaleźć taką osobę, bo na szczęście nauka nie idzie w las, ale takie ewenementy naprawdę się zdarzają. Ja rozumiem grać jeszcze na przykład deadmatch na głośnikach, ale turniejówki? Przecież utrudnia nam to zdecydowanie, po pierwsze, znalezienie położenia przeciwnika, a o dawaniu infa to już nie wspomnę. A wy spotkaliście się z taką sytuacją? Piszcie w komentarzach. A skoro wspomniałem już o podawaniu infa, to jest to kolejny błąd, który popełniają początkujący gracze, bo po prostu jego nie dają. To zjawisko możemy nie tylko zauważyć będąc w silverze, ale na wyższych rangach także ma to miejsce. Nie zapominajmy, że CS jest w dużej mierze grą zespołową i dawanie sobie infa odnośnie położenia przeciwnika jest bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czym jest to zjawisko dokładnie spowodowane, ale może być to kilka przyczyn. Ktoś może się wstydzić albo nie mieć mikrofonu, ale z drugiej strony przecież jest czat tekstowy, więc jedyną przeszkodą może być po prostu nieznajomość miejscówek albo wyjątkowa nieuprzejmość. Przed chwilą mówiłem o zbyt rzadkim używaniu mikrofonu, a co jeżeli ktoś tego przywileju nadużywa? Na pewno nieraz musieliście mutować kogoś, kto puszczał jakieś piosenki, gadał głupoty albo po prostu nie mógł pohamować emocji. Ja zawsze mam w pamięci parę takich sytuacji, w której to jakieś osoby krzyczały i nie mogły wytrzymać tego, że ktoś ich zabił i wylewały te żale dla wszystkich graczy, drąc przy tym wszystkim za przeproszeniem mordę i wyzywając innych. Naprawdę nie wiem, skąd tu niektórych tyle agresji, a przecież złość piękności szkodzi. I ostatnią rzeczą, którą wam przedstawię, jest po prostu niepatrzenie na radar. Ta z pozoru nieważna grafika w rogu ekranu okazuje się bardzo ważna w sytuacji, kiedy chcemy dowiedzieć się, gdzie jest nasz przeciwnik. Wiem bardzo dobrze, że wielu początkujących graczy nie zwraca na niego uwagi, ale w miarę upływu czasu zauważali jego przydatność. Czasami nawet radar może pomóc nam w przechyleniu szali zwycięstwa na naszą stronę. Pamiętajcie, błędy się zdarzają, ale przecież w ten sposób uczymy się, nabieramy doświadczenia i stajemy się coraz lepsi. Ważne jest wyciąganie z nich wniosków. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcesz zobaczyć trzecią już część, to napisz to w komentarzu, a także pamiętaj o zostawieniu lajka oraz suba. Możecie także wpaść na mój fanpage oraz grupę PBG Team. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!